No to jesteśmy. W sumie całkiem niedawno tu jeździliśmy w ramach pomocy dla winnic. Można było wtedy zająć się tym zadaniem, no ale kto mógł wiedzieć, że to tak blisko wszystko tu będzie. O, jakie skoki, przeskoki. Dobra, o. Trzymaj się, panienko. Oho, a co ten wilk tu robi? Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie można leżeć. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Oho. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, Wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No. To dobrze, że się rozumiemy. Trochę psychol, tak? A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morhoutem. Podchodzę do drzewa, spluwam w łapy, biorę siekierą, zamach i tnę, a tu jak jucha nie chluśnie! Jak stałem, japa mi opadła, ale nagle wie! Toż to kropka w kropkę, jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione in octavo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Okej, no właśnie. Pogadajmy. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. A no, prawda, z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi: nie wiesz, jak postąpić w życiu? Pomyśl, co robił rycerz szachownicy czy szlachetna Alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Słownictwo też wyszkoliła. Okej, co z tym drzewem? Ardę mamy je tu? Przelecieć, rzucę przedmuchać? Okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. Okej, chyba ktoś mu jaja jakieś tu zrobił, no... Przysiągłbym, że w szumie liście słychać szloch. Rzeczywiście. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. No dobra, trochę więcej tu śladów jest. Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. A może pod wierzbą? Coś takiego już kiedyś mieliśmy. Rzeczywiście też krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. No, nie widać tego. Okej. No to płać, kolego, masz rację. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. A nie mówiłem? Okej. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z Rysiej Skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go.
dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na Rysią Skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie! Dziękuję bardzo, ale rzeczywiście to drzewo wygląda jak kobieta. A gdzie ta książka? Możemy ją przeczytać? On gdzieś wskazywał tam, że ta Rysia Skała jest daleko, niedaleko, więc lecimy. W sumie może tak, doczytamy szczegóły jeszcze, żeby nie było, że nas coś ominęło. Okej, czyli takie podsumowanie wszystkiego tego, co słyszeliśmy. No wiemy jedynie, że to przez teścia. To nasz młody Gareth miał wypełnić 7 zadań i 7 zadaniem było pójście do wiedźmy po to, żeby zdjęła klątwę z okolicy. Okej, płotka. No nie będziemy tutaj z buta biegać tak daleko. Okej, nie po to się wyspałaś. Nasz koniu, wyspałeś, tak, bo to jest nadal zagadka. O. Okej, cześć grasanci. Kiedyś tam przyjdziemy jeszcze po was, bo płacą nam ostatnio. Okej. Jedziemy, tak, coś nam płotka się blokuje. Może rzeczywiście nieraz na piechotę byłoby lepiej tutaj przeskoczyć. Nowy znacznik, okej, znacznik nam się przyda. Nie top się, płotka, nie lękaj się. Ale no to oznacza mniej więcej tyle, że nas tutaj jeszcze nie było. Okej, porzucimy płotkę na moment. No, kolega się taki murek tutaj załatwił. Okej. No to specjalnie zrobili przejścia. No, myślę, że nawet... Oho! A tego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Takie robactwo. Dobra. Też nie mamy czasu. Tak to wiedźma czeka. Geralt na gołe pięści chce walczyć. No, chyba, że wytępimy i wrócimy to za moment. Kryjówka Hanze. No to wiele tłumaczy. Kiedyś się nią też zajmiemy, tak? Ale póki co zrobiliśmy sobie wycieczkę krajoznawczą. Chyba, że... Co to jest? List gończy. Prokurator... Okej. Syna Marka. Dobra, czyli już wiemy, kto tutaj tej Hanzie, czy w niej dowodzi, ale my lecimy tu na Rysią Górę. Wszystkie ryśki to... No nie, co tu? Lwy nam się pojawiają. Pantery, chyba że to zaczarowane dziadostwo. No i właśnie, czytając jeszcze tę legendę, można było z niej wyciągnąć to, że no, Gareth chciał walczyć z czarownicą, a do niej trzeba podejść sposobem. Tak, miło, z gestem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chata wiedźmy. No rzeczywiście. Aha. Dom wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. No właśnie, jak u siebie. Uwagi. Uwagi o zastosowaniu łodyg krwawnika, interesujące. O tak. Okej, nic interesującego, podnieś, a weźmiemy wszystko. Za często nas tutaj nie ma, a to coś kolorowe to jest dość warte sporo. Jest ciepły. Nie potrafię rozpoznać zapachu składników. Okej. O przemianach. Raczej takie interesujące rzeczy dla wiedźmy. Liber Ivonis. Księga potępiona przez kapitułę czarodziejów. Tak, to... Czyli mamy jakąś wiedźmę... Starte na proch kości. To z pozdrowieniami dla nich. Okej, jeszcze tutaj jakieś dwie rzeczy powinny być. Może coś za tym się kryje. Otóż to. Ściana ze składnikami do uroków. Albo z trofeami. Obejrzyj. Po kolei. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi. Gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony. Albo przeciwnie. Tak, będziemy musieli to przestawić, czy jak? Ta lalka wygląda jak komponent klątwy.
To nie wiem, czy nie warto było poczytać tego wszystkiego, co było wcześniej, tak dokładniej. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Daphne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. O, kolego, poradzę sobie. Proszę cię, muszę cię zmusić. No może na początek coś ciekawego. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garethem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? Czy to w ten sposób działało? Poradzę sobie sam. No nie, z baśni wyczytaliśmy, że musimy delikatnie sposobem poprosić. A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę, sam sobie poradzę. Może tak. Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Gareth z baśni. Proszę cię o pomoc. Odczaruj zaklętą w drzewo Daphne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie... Ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła. Nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk twoich włosów. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Okej, zmuszę cię. Sam sobie poradzę cały czas tak samo. Dobra, zgadzamy się. Zaufam ci. Możesz wziąć pukiel moich włosów. Dobrze. Co mam zrobić? Musisz przekonać dziewczynę, że jej ukochany chciał do niej wrócić, ale już nie żyje. Zabierz ze sobą jej jedwabną chustkę i fragment szczątków Garetha. Jego szkielet bieleje w jaskini pod tą skałą. Niech chustkę i szczątki strawi ogień. I pamiętaj, że twoje intencje muszą być czyste. Zrozumiałeś? Tak. Dziękuję za wskazówki. Proszę. I żegnaj,
Gdy stąd odejdziesz, już nigdy się nie zobaczymy. Całkiem miła i urocza jak na wiedźmę. No nic, to lecimy pod skałę, tak? Czy na dół. No tutaj raczej nie zejdziemy, tam widziałem gdzieś wejście do jaskini, które było pilnowane przez jakiegoś stwora, którego chyba widzieliśmy przed momentem. No ciekawe jak to wszystko by się potoczyło, jakby powiedzieli na bezczelu, będę walczył, dawaj, tak? To powiedz, albo sam znajdę sposób. Możemy rozegrać się. Też taką drugą opcję. Nie wiem, co myślicie na ten temat, ale ja myślę, że to nie będzie tak lekko teraz tak wejść po to, co mamy tu wejście. No to nic, walczymy. O, tak, arcik. No to dajemy, tak. Na początek te wielkie dziadostwa doładować się jakoś, chociaż przyznam szczerze, że bardziej liczyłem... O właśnie, muszę przełączyć się tu na Quena. Okej, dziadostwo chyba jest wybite. No, wiele bonusów nam nie dali z tej racji. No, trochę dziwnie się czuję tak to, dogadując się z naszą czarownicą. Mówię, o, wszystko okej, wszystko okej. No, ale cóż, tak baśń nam kazała. Możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, alternatywną opcję jeszcze przetestować, ale póki co zajmiemy się tym czymś. Bardzo dziwnie to wygląda, ale chyba mamy tu wejście do góry teraz. Oho. Ktoś... Myślałem, że ktoś trupa do skrzynki schował. Ile ten miecz jest coś warte, bo tak znalezione. No nawet całkiem niezłe. Dobra, ale my i tak szukamy czegoś innego tu w tej okolicy. Żeby Ardę udało się nam coś tu zburzyć. Czy tu jest wejście? Nie ma chyba wyżej. Gdzieś tutaj... O właśnie, tu ktoś leży. No kolego, ktoś daleko nie zaszedł od tej wiedźmy. Zbadaj. Płyty pancerza rycerskiego i kości szkieletu. Czyżbym znalazł szczątki Gareta? Ciekawe, co rozerwało zbroję. Magia? Czas wrócić do drzewa i złamać zaklęcie. Okej, to myślę, że widzimy się już na spokojnie pod drzewem gdzieś. Gdzieś pod drzewem, tak? No kolego, nawet nie wiesz, jakie upokorzenie tu człowiek musiał przeżyć. Okej. No i co? Spotkałeś wiedźmy? Czego się dowiedziałeś? No. Wiedźma nie jest taka straszna, jak ją malują. Owszem, zadzierała nosa, ale znam bardziej wiedźmowate czarodziejki niż ona. Noż kurwa, dobrze, ale co z Dafne? Nerwowy jegomość. Wiem, jak odczarować Dafnę. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości Gareta. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę cztery ogniska z czterech stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem, jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. Okej, no to się pobawimy Igni trochę, jak rozumiem. O, wiedźmi to by się na grilla przydał czasem. No, zobaczymy. Będzie trzeba poprowadzić jakąś tę rozmowę. Spójrz po raz ostatni na cztery strony świata. Od południa ani słowa. I ze wschodu nikt nie woła. Od północy martwa cisza. Na zachodzie wicher wyje. Przestań czekać. On nie żyje. Koleżanko. Wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie.
Nadszedł dzień twojego wyzwolenia. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Mój Gareth. On już do mnie nie wróci. Nie. Nie wróci. Czy przestał mnie kochać? Nie pozostał mi wierny? No to problem, bo wiedźmia mówiła, że kochał i tak dalej. Nie będziemy podrażać Garetha. Gareth do końca pozostał ci wierny. Na mnie już czas. Zbyt długo czekałam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję ci, nieznajomy. I tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną. Myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia. No nie, życie to nie jest bajka, kolego. To wszystko, co mogliśmy zrobić. Dobrze się spisałeś. Masz, to twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. No to ładnie. Miało być szybko, wyszło coś długiego. Okej. Okay. Najlepszy był ten człowiek z pochodnia. Tutaj dwóch gości gada z duchami, a idę sobie dalej. No dobra, no i my ruszamy dalej, ale też w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej, hej.